Bo jeżeli rozmawiacie, powiedzmy, o samochodach, to mniej istotne będzie, a ile on pali. Ale raczej bardziej istotne i pobudzające do dalszej rozmowy będzie, a gdzie tym samochodem byłeś. Zapraszam do podcastu. Rozwój osobisty dla każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać właśnie 165. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Przypomnę, że w ostatnim, 164. odcinku mówiłem o gorszych dniach, że tak po prostu jest, że może się zdarzyć, że nie będziesz mieć siły, energii, humoru i to też. Może być ok, ale jeśli ok dla Ciebie nie jest, to w tym odcinku mówię o tym, jakie są sposoby na to, aby w krótkiej perspektywie czasu pobudzić, wyciągnąć z siebie jeszcze trochę energii i jak też pracować w takim okresie długofalowym. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś odcinka numer 164, to gorąco do tego namawiam. Namawiam także do tego, aby wesprzeć. Podcast Rozwój osobisty dla każdego bądź podcast bajkowy, w którym czytam bajki dzieciom. Tam już jest ponad 250 odcinków, a tutaj, jak już mówiłem, 165 odcinek nagrywam dzisiaj, czyli już za chwilę będziesz go słuchać. Czy też Ty go słuchasz właśnie w tym momencie? Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, mieć realny wpływ na rozwój tego podcastu, podpowiadać gości, których już jak zauważyłeś, zauważyłaś, chwilę w tym podcaście nie było, to serdecznie do tego namawiam, jeśli chcesz zadać pytania gościom albo Chcesz, żebym ja nagrał jakiś materiał, który Ciebie interesuje, to dołącz do grupy patronów, wejdź na stronę patronite.pl, łamane przez rodk i wybierz dla siebie dogodny próg wsparcia. Ja Ci z góry już rzeczywiście za to dziękuję. Tak samo jak bardzo mocno i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim dotychczasowym patronom, zarówno tym, którzy aktualnie są, jak i tym, którzy przez wspieranie tego podcastu i bajkowego podcastu przeszli, byli i odeszli. Również ich cenię i bardzo dziękuję. No dobrze, to tyle tytułem wstępu, a dzisiaj chcę Ci powiedzieć o takich pięciu sposobach skutecznej komunikacji. I tu nie chodzi o taką komunikację stricte biznesową czy stricte zawodową, ale komunikację w ogóle, która jest myślę istotna, a która, hmm, takie mam trochę obserwacje, jest zaniedbywana. Jako pierwszy punkt zapisałem sobie koncentracja na rozmówcy. Dzisiaj ciężko jest skoncentrować się w ogóle. Dzisiaj ciężko jest skoncentrować się na ważnym zadaniu, na jakimś celu, na osiągnięciu jakiegoś rezultatu. Stosujemy różne narzędzia, ja o nich też mówię tutaj w tym podcaście. Podzieliłem się takimi swoimi sposobami na zwiększenie produktywności, więc to też pokazuje, jak bardzo jesteśmy nabocicowani różnymi takimi zewnętrznymi. Przeszkadzaczami, coś, co również w trakcie komunikacji, rozmowy z drugim człowiekiem, bardzo może nam przeszkadzać. Koncentracja na rozmówcy, czyli takie proste, bez działań w tle. Jeśli jesteś w pracy lub, no załóżmy, że w pracy, no to rozmawiając z drugą osobą, przestań pisać na komputerze. Przestań używać telefonu. Jeśli ta rozmowa jest ważna, wycisz ten telefon, skup się na tym rozmówcy. Powiem trochę dalej. Jak to może wyglądać, ale koncentracja na rozmówcy jest dla mnie bardzo ważnym punktem dotyczącym komunikacji w ogóle. Drugim punktem skutecznej komunikacji jest zadawanie pytań, bo zadawanie pytań jest dla mnie niczym innym jak oznaką aktywnego słuchania, aktywnego brania udziału w rozmowie. Aktywne mówienie niekoniecznie jest związane z aktywną komunikacją, czy też ze skuteczną komunikacją. Bo w komunikacji z drugim człowiekiem nie chodzi o to, aby z nim rozmawiać, ale o to, aby go słuchać i dać mu wyraz zainteresowania. Więc zadawanie pytań to nie tylko aktywne słuchanie, ale też zadawanie pytań to pogłębianie tematu, o którym ta osoba chce nam opowiedzieć. To jest bycie dociekliwym. Co do tego, o czym druga osoba nam opowiada, to jest bycie zainteresowanym realnie, uczciwie i szczerze i autentycznie tym tematem. Czyli skupiamy się na tym rozmówcy, mówiłem w punkcie pierwszym, koncentracja na rozmówcy, i w punkcie drugim zadawanie pytań. I teraz, żeby dać jakiś przykład, jeżeli w trakcie rozmowy z kolegą, koleżanką, w pracy czy w domu, to nie ma znaczenia, możesz zadawać pytania, które tak naprawdę mają znaczenie. Bo jeżeli rozmawiacie powiedzmy o samochodach, to mniej istotne będzie, a ile on pali. Ale raczej bardziej istotne i pobudzające do dalszej rozmowy będzie, a gdzie tym samochodem byłeś? Albo co w tym samochodzie cenisz najbardziej? I tu już ta rozmowa może pójść dalej. To może być kwestia bezpieczeństwa, to może być kwestia komfortu, to może być kwestia bardzo wielu innych rzeczy, tego, że można nim dojechać wszędzie łatwo i tak dalej. Więc można wokół jednego tematu zadać pytanie, które bardzo szybko się zakończy, ale można też zadać takie pytanie, które dalej tę rozmowę będzie otwierać. Jeśli przykładem będzie książka, to też niekoniecznie pytanie, ile kosztowała, będzie tutaj dobrym pytaniem, bo usłyszysz odpowiedź 49 zł, na przykład, ale ważnym pytaniem, takim, które ma znaczenie, będzie, co w tej książce Cię zaciekawiło albo komu polecasz tę książkę do przeczytania. I tych pytań oczywiście tego typu może być więcej, ale tak jak powiedziałem, nie raczej ile ona kosztowała. Powiedzmy, że rozmowa idzie w kierunku jakiejś potrawy, jakiegoś dania. To myślę, że też pytanie, ile ono ma kalorii, nie będzie pytaniem, które będzie wspierało dalszą rozmowę. I tu raczej proponowałbym zapytać, a jak trafiłeś, czy jak trafiłaś na przepis? Albo czy ta potrawa jest. Prosta do przygotowania, albo co sprawiło Ci najwięcej przyjemności, albo co sprawiło Ci najwięcej trudności w przygotowaniu tego posiłku. Dwa punkty jeszcze zostały: oba trudne i oba bardzo często występujące. Pierwszy: nie oceniaj. Jeżeli rozmawiasz z drugą osobą, to ocenianie bardzo często idzie w kierunku zamknięcia rozmowy. Ocenianie powstrzymuje od zadawania dalszych pytań, interesujących pytań i tak naprawdę odwraca uwagę od tematu, o którym rozmówca mówił, czy też rzeczami, o którymi chciał się z nami dzielić. Odwracamy wtedy, bo na przykład, w odniesieniu do książki, możesz się pokusić o taką ocenę, że ta książka nie podobała ci się albo ta książka jest słaba. I ta osoba wtedy już nie będzie chciała Ci dalej o tej książce opowiadać i podzielić się tym, dlaczego ona uważa, że ta książka dla niej była interesująca. Na przykład. I piąty powiązany z czwartym. Nie narzucaj opinii. Daj szansę zadać pytanie, co Ty o tym sądzisz. Czyli poproś o opinię drugiej osoby na temat tego, o czym ona opowiada. Wróćmy do tego auta. A co ty sądzisz o wyprawie tym samochodem nad jezioro, albo gdzieś tam, tak? Albo o książce. A co ty sądzisz o autorze tej książki, tak? Albo o potrawie. A co sądzisz, gdyby do tego dać taką czy inną przyprawę, albo podać w taki, a nie inny sposób, albo udekorować takim, a nie innym? Y nie wiem, warzywem, czy, czy jakąś taką przyprawą, czy ozdobą, jeżeli chodzi o dodawanie ozdób do potraw. I, I to jest wtedy znowu otwarcie tej rozmowy, pogłębienie jej, tak? Wejście być może na inny poziom tej rozmowy. Natomiast narzucenie opinii, czyli powiedzenie, że no, ten samochód to, to nie da się nim pojechać gdzieś tam, albo no, ta książka ma taką jakąś niewyraźną okładkę, albo nie wygląda interesująco, albo ta potrawa nie wygląda zbyt apetycznie. Tak? No to, to są znowu opinie, które powodują, że ta rozmowa już w tym kierunku na pewno nie pójdzie, i rozmówca może czuć się wręcz taką opinią, właśnie dotknięty. Podsumowując, chodzi o to, aby koncentrować się na rozmówcy. Aby zadawać interesujące pytania, które mają znaczenie, być zgodnym zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie, czyli pokazywać całym sobą i tym, co mówię, że jestem zaangażowany w tę rozmowę, nie oceniać i nie narzucać opinii. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka do końca. Wierzę, że te proste pięć kroków w momencie, kiedy sobie je Swoimy, kiedy wrócimy do nich, tak naprawdę, bo to nic odkrywczego, pomogą nam lepiej komunikować się z naszymi kolegami, koleżankami, znajomymi, przyjaciółmi, czy też rodziną. Tego życzę i zapraszam za tydzień w piątek do kolejnego odcinka, nowego odcinka podcastu. Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój Osobisty dla Każdego.